trzech razy sztuka w reżyserii Tamary Okrojek i Natalii Wróbel. Pokażcie się, dziewczyny. No i konferencję poprowadzą dla Państwa Lena Marina. Tak jak właśnie koleżanka powiedziała, bajki wiążą się z dosyć dużą kontrowersją u nas w szkole i odnośnie właśnie maseczki teatralnej, w której będzie recenzowany wasz spektakl, nie boicie się, że zderzycie się może z jakąś ścianą? Nie. Bardzo dobre podejście, okej. Rozmawiając ogólnie jeszcze o kontrowersjach, chciałabym zadać pytanie odnośnie rudych ludzi. Skąd pomysł na taką narrację? Czy nie uważacie, że możecie urazić kogoś tutaj na budowie? Nasza ruda koleżanka mówi się pomyślał się w sumie od tego, że no ja jestem ruda od ponad roku i dziewczyny z... Ale z wyboru. Z wyboru. I dziewczyny mnie tak nazywają cały czas w szkole i nie mam swojego imienia już. Ale nie chcieliśmy zagłosić żadnych rudych osób, żeby nie było oczywiście. A tak to no po prostu stwierdziły, że żarty ze mnie przyniosły się na spektakl po prostu. Oczywiście nie jestem prażona tym, ale... Dobra, ja chciałam zapytać o kostiumy, bo macie piękne kostiumy. Skąd je wzięliście? Z wytwarzaczami. Dobra. Na rynku jest taka w ramie. Dobra, to tyle z pytań od nas. Czy moglibyście mam pytania? Nie! Może nie są pytania, ale trzy kwestie. Pierwsza, koniec do odbioru po spektaklu przez niebieskiego gościa. Druga sprawa, mega się cieszę, że narrator przeżył. Rano go prawie rozjechałem, jak jechałem na spektakl. Super, że dojechałeś, nie mogłem wyhamować sobie. Wpadłem w rów, po prostu. A trzecia kwestia, mega szacun, macie wielkie, że ćwiczycie rudych, bo dyrektor jest rudy, główny technik jest rudy, więc układy trzeba mieć po prostu, nie? Także szacun. Nie? Yeah.
Ja mam jeszcze pytanie, bo sądzę, że serca publiczności zostały skradzione przez wróżkę chrzestną. Dziękuję bardzo. Czekamy na więcej pytań.